Witam Was serdecznie w tym krótkim poradniku. Pokażę Wam, w jaki sposób w Asusie, tablecie lub smartfonie włączyć opcje programisty. Są to opcje zaawansowane, na przykład można sobie uruchomić debugowanie USB lub inne opcje dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Żeby uruchomić je w Asusach, czyli na przykład w tablecie, smartfonie, przechodzimy sobie do ustawień, czyli wchodzimy sobie do menu, szukamy ikonki ustawienia. Schodzimy na sam dół, informacje, klikamy sobie i na samym dole mamy informacje o programowaniu. Wystarczy, że tutaj sobie wejdziemy i około 8 razy klikniemy numer kompilacji pod rząd dość szybko. Zobaczcie. Jesteś teraz programistą, czyli już ta opcja jest włączona. To samo zrobimy sobie na smartfonie. OK, jesteś programistą, fajnie. Wchodzimy sobie wstecz, tu tak samo, jeszcze raz wstecz i zobaczcie, na samym dole tutaj jest pomarańczowa ikonka, opcje programistyczne zostały uruchomione. Możemy sobie w tym momencie do nich wejść i oczywiście włączyć, wyłączyć je. Różne tutaj są opcje, które możemy sobie wykorzystać. Najczęściej wykorzystywane są jednak, najczęściej wykorzystywana opcja to jest debugowanie USB, do testowania różnych programów korzystających głównie z USB. Ok, z mojej strony to tyle. Tak to się prezentuje. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału YouTube, MediaTester oraz forumwiedzy.pl, a także polubienia naszych profili MediaTester.pl oraz forumwiedzy.pl na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam.